那这期no super, tylko tak słyszałam dzieci z przodu, a widzę o tam daleko, że dzieci też są i te mniejsze, i te wyższe też, więc jeszcze raz tak, żebym usłyszała was wszystkich. Dobry wieczór, grzeczne dzieci! O, od razu lepiej. Posłuchajcie, spotykamy się tutaj, żeby poczekać na świętego. Na świętego? Mikołaja. Czy on jest prawdziwy? Nie. Jest prawdziwy. I my go znamy z taką czapką, ale później wam powiem, że taki prawdziwy święty Mikołaj to miał jeszcze inną czapkę, ale to potem. A najpierw przywitajmy się piosenką na rozgrzewkę, ponieważ tutaj jest schola dziecięca z parami łopów. Widzicie nas na 12 w kościele i śpiewacie razem z nami, więc przywitajmy się teraz piosenką Wielbiecie, tak żeby się rozgrzać, bo jest zimno. Wszyscy rączki do góry. Wielbiecie, a ty kochasz mnie. Ty kochasz mnie. Kocham cię, a ty cieszysz się. I potem jest tej jedynej, zagubionej owcy swej. Raz, dwa, trzy. Spróbujemy razem? Tak, na powitanie. Schola gotowa? Jest tam ciasno, ale jest cieplej na scenie. Yeah.
słychać. Dobry wieczór, witamy Was serdecznie. W tym roku postanowiliśmy zorganizować spotkanie tutaj na Placu Targowym, ponieważ wyciągnęliśmy wnioski z ubiegłorocznego spotkania na placu przy fontannie i tam było trochę bardzo niebezpiecznie, bo samochody jeździły po parkingu. Myślę, że tutaj to jest dobre miejsce i odpowiednie. Za chwilę oddam głos elfom. Rozpoczynamy taki okres przedświąteczny, bo do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę zostało i też do Was, do domu, do każdego grzecznego dziecka przyjdzie wtedy Mikołaj. Zostało do tego dnia, jak ja umiem dobrze liczyć, chyba 18 dni. Także macie bardzo bojowe zadanie, wszystkie dzieciaki, bo przez 18 dni musicie być bardzo grzeczni. Czy się to uda? Bardzo się z tego powodu cieszę. Myślę, że za chwileczkę elfy poprowadzą dalej całą sytuację, aż do momentu przyjazdu. Odsuwamy się na bok.